Na falach ultrakrótkich mówi rozgłośnia szczecińska Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu. Szczecin. Turyści z kraju i z zagranicy, zatrzymujący się w tym mieście podczas wakacyjnych podróży, bez zdziwienia przyjmują do wiadomości fakty przekazywane im przez przewodników czy zasygnalizowane w kieszonkowych bedekerach. Jedno z większych miast basenu Morza Bałtyckiego. 300 km kwadratowych powierzchni, 380 tysięcy mieszkańców. To geografia i demografia. A gospodarczo to zespół portowy bijący od lat bałtyckie rekordy przeładunków. To wielkie stocznie ze znaną stocznią imienia Warskiego, produkującą najbardziej nowoczesne technologicznie statki świata. To siedziba jednego z większych światowych przedsiębiorstw żeglugowych, polskiej żeglugi morskiej. Przedsiębiorstwa dalekomorskiego rybołówstwa. To modernizowana huta, fabryki przemysłu metalowego, przemysł maszynowy. To wreszcie wielka chemia, której symbolem jest kombinat w Policach. Szczecin to także nauka i kultura. 5 wyższych uczelni, 4 teatry, filharmonia, redakcje dzienników i tygodników, radia, telewizji. Miasto, które bardzo wcześnie się budzi i bardzo późno zasypia. Ale w tym filmie chcemy przypomnieć czas, który dla większości dzisiejszych mieszkańców tego miasta jest cząstką historii kraju i rodzinnej legendy. Czas, którego nie pamiętają, bo nie mogą pamiętać. Dni, w których miasto umarło i w których narodziło się po raz drugi.